Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do pierwszego vloga Q&A czy też nagrania specjalnego. Tak, chyba nie najlepiej to zabrzmiało, nagranie specjalne, ale to nieważne, to nieistotne. Najważniejsze, że nareszcie się spotykamy, nareszcie się widzimy, chociaż w gruncie rzeczy widzimy się po raz drugi. Pierwszy był gdzieś z Oculusem na oczach w obcym. Oj, to była przerażająca wizja, była przerażająca, chociaż w gruncie rzeczy przyznam szczerze, że dzisiaj też teraz serce wali, ręce drżą gdzieś, głos drży. Oh, no ale okazja jest niesamowita, 20 tysięcy, a w sumie to już 21 tysięcy subskrypcji, za co wam przeogromnie dziękuję. No i dzięki temu się dzisiaj tu spotykamy. W gruncie rzeczy może dzięki temu będziemy spotykać się częściej w różnych nagraniach z kamerą. Są pewne plany, są pewne pomysły, chociaż też bez obaw same gameplaye, przynajmniej aktualnie w najbliższym czasie pozostaną bez zmian. Zobaczymy, może gdzieś w misjach pobocznych pojawi się dodatkowa, o, ta tutaj kamerka w niej się będziemy częściej widzieć, tu w takim okienku gdzieś po boku. Gra będzie miała swoją główną rolę, a my gdzieś tam pobocznie poprowadzimy sobie jakieś pogawędki, czy może właśnie Q&A. Zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądało, myślę, że już niebawem. Korzystając jeszcze z tej przeogromnej okazji, no, często pytaliście, czy powstanie grupa na Facebooku, albo jak nazywa się grupa na Facebooku, no i nareszcie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Oficjalnie grupa dziś startuje pod roboczą nazwą Familia Corleone, przy czym one pisane jako jeden, bo jeden to one, a one to one i tak dalej. Tak przynajmniej rozwiązała się tajemnica jedynki przy niku. No nie czytana, ale ma ona pewne znaczenie, o czym może niebawem. Nie wiem, czy jeszcze dziś się uda, bo chciałbym się zmieścić w tych 15-20 minutach, a tematów jest naprawdę mnóstwo. Kolejnym tematem jest sprzęt, który nie domaga, znaczy tak. Ten tam za mną. No i właśnie od 2 lat, jak tu już się systematycznie spotykamy, bo to jest też pewne święto w sierpniu, 2 lata nam wybiły. No to cały czas niezmiennie. Pytaliście nieraz o Game Room, chociaż to bardziej Game Corner, bo cała moja przestrzeń growa, no to co tu widać za mną. Zresztą za moment jeszcze pokażę. No i dzisiaj chciałbym w takim wielkim dniu dokonać pewnej zmiany, pewnej wymiany, no i rozpocząć nową drogę życia na nieco innym sprzęcie, na sprzęcie, który pozwoli nam na streamowanie i spotykanie się na żywo, bo takie też są plany w niedalekiej przyszłości. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zarówno link do grupy, jak i do streamów, do Twitcha, bo na Twitchu ostatecznie padło z różnych propozycji, że będzie to Twitch, znajdziecie pod opisem tego filmu, gdzieś zresztą w opisie kanału również, a teraz może przejdźmy do wspomnianego Game Room. Jak wygląda i jak będzie wyglądał po zmianach. No i tak aktualnie prezentuje się nowy Game Corner, tak, game z naciskiem na aim, czy jak fame, czasem nie jak hej, tak, żeby szybko tego nie uciąć. Zauważam, że lubię za szybko kończyć te końcówki, urywać, no i później to mogłoby zabrzmieć jak hej Corner. Hej, hej Korle. Okej, no i możemy rozpocząć teraz przynajmniej streamowanie pełną parą, vlogowanie, no może trochę mniejszą parą, ale również myślę, że coraz częstsze, no i nasze Q&A, no właśnie, i tym samym możemy przejść do tego tematu. O, a tych tematów będzie sporo. Jeszcze może tak informacyjnie, nim dobrze zaczniemy to Q&A, jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania na przyszłość, no bo mogą się pojawić na temat tworzenia materiałów, czy ogólnie jak tutaj ten kanał może się prowadzić. Coś już trochę człowiek tu zapoznał, liznął tego przez te 2 lata, więc jak najbardziej chętnie podpowiem, jeżeli tylko będę wiedział, lub tylko będę pewny tego, co mówię. No i właśnie, jeżeli pojawiłyby się takie pytania, no to pod tym odcinkiem gdzieś w nawiasie kwadratowym literka P, no i obok napisać pytanie, a też jak będą następne Q&A, no to pod nimi kolejne pytania, no i tak to idzie, tak będzie mniej więcej można to łatwo znaleźć. Czasem pytania gdzieś ze starszych odcinków przerzucę do przodu, sobie gdzieś zapiszę, tak żeby jeszcze poruszyć jakiś fajny temat, bo nawet w tym aktualnym Q&A nie poruszę jeszcze wszystkiego, o co pytaliście, a tych pytań pojawiło się naprawdę dużo i były naprawdę dobre, więc szkoda by było, jakby nas miały one tu pominąć. No a teraz przejdźmy nareszcie do tej części, gdzie sobie poodpowiadamy na pytania, a więc Q&A, pierwszy Q&A. Jakie jest twoje prawdziwe imię? Właśnie uświadomiłem sobie, jak ten początek mógł wyjść niekulturalnie, za co bardzo przepraszam, no bo tak naprawdę powinniśmy rozpocząć od tego pytania, przedstawić się i poznać w 100%, a więc nadrabiając tę niedogodność, Kacper, Tadeusz, Izaak, to ostatnie wybrane samemu z bierzmowania, więc człowiek miał nosa do tego, jakie imię wybrać. Co ciekawe też, jakbym zakładał kanał w okolicach czasu, jak YouTube powstawał,
No to bardzo możliwe, że nazywałby się właśnie Izaak, bo taką mieliśmy modę, żeby przez, no i to przez długi czas, mówić do siebie właśnie po imieniu wybranym z wierzbowania. I tak to by było, ale to było kopy lat temu. Zresztą będąc przy latach, może przejdźmy do następnego pytania. Ile masz lat? No, gdy pierwszy raz przeczytałem to pytanie, to gdzieś w głowie już tworzyła się odpowiedź, że 3 maja wskoczy 27. No, jednak minęło od tamtej chwili trochę czasu. No i cóż mogę powiedzieć? 3 maja wskoczyło 28. 28 na karku. Niektórzy mówią, że nie widać, nie słychać, więc w sumie może to i dobrze. W jakim regionie Polski mieszkasz? Z tego, co się orientuję, to dość dużo osób już wie, że jest to Poznań, a ci, co nie wiedzą, to przypuszczają, że Śląsk, z racji tych wszystkich piorunów na naszych filmach, czy samego hej na koniec. Tak, hej do przodu. No, tu też taka zabawna sytuacja, bo dostałem już kilka wiadomości, żeby właśnie powiedzieć, z jakiego regionu na tym Śląsku jestem, bo może udałoby się spotkać, może udałoby się. No, ale tak naprawdę to tu miasto Poznań, czyli miasto targów PGA, które swoją drogą będą miały miejsce już za tydzień w tym roku, no i będzie okazja, że się spotkać. No, myślę, że się widzimy. Widzimy się teraz już na tych targach. Na pewno w niedzielę, a być może też się uda w sobotę. Gdzieś się tam będzie człowiek kręcił, więc myślę, że się zobaczymy na żywo. Wtedy już w 100% na żywo. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Przyznam szczerze, że już też nie mogę się doczekać. Podobnie jak kolejnego pytania. Czyli czym zajmujesz się na co dzień oraz gdzie pracujesz? Połączyłem te dwa pytania, ponieważ większość czasu w gruncie rzeczy każdego dnia to jest właśnie praca oraz YouTube. No oczywiście czasem zdarzają się jakieś wypady czy spotkania ze znajomymi, no ale myślę, że to nie jest tak to, czym się człowiek zajmuje na co dzień. Chociaż pewnie miło by było. No i wracając do samej pracy, o właśnie, tu przed momentem dostałem telefon, więc po tym pytaniu będzie małe cięcie, no ale to zobaczymy. Wejdziemy przynajmniej na świeżo. No i to cięcie ze względu właśnie na pracę. Dostałem telefon od klienta, muszę na moment wyskoczyć. No a co człowiek robi tak naprawdę? No to gdzieś w 60-70% ta praca opiera się na pozycjonowaniu, czyli większość czasu pracuję tutaj, gdzie za mną widać o, to stanowisko, no i tutaj też ten YouTube się odbywa tak też dzień w dzień, no inaczej być nie może, chociaż mam nadzieję, że teraz jak te vlogi dojdą, no to będziemy mogli się też spotykać gdzieś na zewnątrz i też dojdzie tego trochę nieco więcej, ponieważ często właśnie gdzieś wyjadę, no i wtedy nie ma jak się spotkać, czy jak co nagrać, a z takim vlogiem będzie też nieco inaczej. No dobra, ale powiedziałem 60-70% pozycjonowanie, czy też same strony jak tworzenie, optymalizacja i tak dalej, i tak dalej. No ale gdzieś te 30% pozostałe to klienci, z którymi już no, trzymam się od lat, czyli to zazwyczaj jakaś naprawa elektroniki. Raczej to wszystko właśnie się kręci wokół tego. No co niektórzy by powiedzieli, może taka złota rączka, tak? No zdarzyło się też i grzebać w hydraulice, ale tak to w większości elektronika. Czy obsługa jakichś urządzeń, jak ekrany LED, czy naprawa, czy wymiana jakichś podzespołów, żeby to wszystko działało, czy budowa sieci, bo też i to się zdarza. Dlatego czasem, no czeka tu człowieka wyjazd, no bo nie wszystko da radę zrobić zdalnie, czy nie wszystko można zrobić i zarobić na tym internecie. No gdzieś powoli do pracy można by było zaliczyć YouTube'a, choć jeszcze jest to mały ułamek tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że z czasem może to będzie wyglądało inaczej. To pewnie jest też swego rodzaju marzenie takie, że usiąść sobie na rano, kawka, YouTube i lecimy, cały dzień nagrywamy. No wtedy by trzeba było trochę inaczej te materiały poprowadzić, żeby za dużo tego znowu nie było. Oj, żeby za dużo. Okej, no właśnie, bo za bardzo się rozgadałem, więc przejdźmy może od razu już dalej. Co sprawiło, że postanowiłeś założyć kanał na YouTubie? W gruncie rzeczy jest to też pytanie powiązane z pracą czy ze wspomnianym pozycjonowaniem, ponieważ pojawił się swego czasu klient, który chciał wejść w tematykę gier na polskim internecie. No i szukając nowych metod, prócz oczywiście zaplecza i innych sposobów, no to gdzieś do głowy przyszła taka wizja, a dlaczego by nie wypróbować YouTube'a, tym bardziej, że te gry są bardzo popularne na nim. No i początkowo sam kanał był zakładany tylko w celach, powiedzmy, testowych czy wręcz wzmacniających pewną stronę, która ostatecznie nie została stworzona, ponieważ okazało się, że po przeliczeniu kosztów no lepiej zająć się inną tematyką i na dobre to wyszło. Zresztą pozdrawiam tego pana do dzisiaj współpracujemy ze sobą bardzo owocnie, bardzo fajnie. No ale gdzieś w międzyczasie ten kanał już powstał, już te pierwsze filmy były wrzucone, no te pierwsze były tylko w celach pozycjonujących do testowania różnych rzeczy. Plan był taki w ogóle, że kanał zbierze 100 subskrybentów, no i później sobie odpuszczam temat, no pewien etap zamknięty, po prostu przetestowałem niektóre możliwości, sprawdziłem jak to działa, a okazuje się, że działa nawet całkiem nieźle, ale potrzeba naprawdę sporej liczby subskrybentów, przynajmniej patrząc z perspektywy takiego świeżo założonego kanału. No i okazało się, że wpadłem w to po uszy. Wystarczyło kilka osób, kilka pierwszych komentarzy, żeby już powoli człowiek się nakręcał.
No i wystarczyło kilkaset osób, żeby wiedział, że to jest to, co chciałby w życiu robić. Może właśnie jako hobby, czy jako takie zajęcie w wolnym czasie. No niestety zabierające naprawdę dużo godzin, ale, no, ale gdzieś się to wkręciło. Miało być taki mały test, miało być coś małego, okazało się, że wyszło coś wielkiego i coś naprawdę pięknego. Z czego bardzo, bardzo się cieszę i raz jeszcze wam dziękuję, no bo bez was to... No to by tak nie wyglądało. Pewnie bym siedział dalej tylko przy tych stronach i szukał szczęścia pewnie gdzie indziej. Okej, okay, ale widzę, że tutaj kryje się jeszcze jedno ciekawe pytanie. Jakim sportem najbardziej się interesujesz oraz czy w ogóle interesujesz się sportem? Ostatnio to najbardziej chyba e-sportem, ale przechodząc do takiego typowo fizycznego, no to gdzieś swego czasu człowiek był mocno wkręcony w siatkówkę, no i jeździł na mecze reprezentacji i sam tam grał w jakichś takich powiedzmy amatorskich, wyższych ligach i coś w tym kierunku szło, no ale niestety jak to w życiu bywa, ekipa się rozjechała, każdy w swoją stronę, no i specjalnie grać już nie ma jak, ale gdzieś ten sport w krwi został i staram się przynajmniej raz w tygodniu wyskoczyć, pobiegać, nieraz dwa razy w tygodniu, jednak no wtedy człowiek też inaczej żyje, inaczej oddycha, inna energia jest do tego życia, jak trochę tego sportu się w nim zakranie. Zawsze uwielbiałem WF i dlatego tak trochę się dziwię nieraz w dzisiejszych czasach, że ludzie tak niechętnie podchodzą do tego WF-u, ponieważ to było coś takiego, co właśnie pobudzało te szare komórki do działania i to było coś naprawdę, naprawdę fajnego. Chyba, że na studiach, ale to jest opowieść na inny odcinek. Oj, ten WF na studiach. Przejdźmy dalej. Muszę was w końcu zostawić z takimi niedokończonymi pytaniami na przyszłość, żeby pobudzić waszą ciekawość. No dobrze, był sport, jest i szkoła. Ile czasu poświęcasz na naukę, jeżeli chodzisz do szkoły? No mimo, że już nie pamiętam, jak to jest chodzić do szkoły, chociaż tak, szkoła. Bardzo miło wspominam ten czas. Z drugiej strony być może ma tu w tej chwili właśnie zastosowanie takie pojęcie z psychologii jak flashback, to się chyba nazywało. Czyli rzeczy, które działy się stosunkowo dawno, pamiętamy tylko z tej pozytywnej strony, czy głównie z tej pozytywnej strony, ponieważ te negatywne emocje są gdzieś zaszufladkowane, schowane w naszym umyśle, no i pozostała taka szkoła, coś fajnego. Dlatego często nasi rodzice, jak mówią o szkole, no to im się wydaje, że to było takie, no, beztroskie życie, pełne radości, bez nerwów, no i chętnie by wrócili do tego czasu. To nie do końca tak jest, bo jak dobrze pamiętamy, albo wiemy bezpośrednio, bo jeszcze do tej szkoły, co niektórzy chodzą, no to nie zawsze jest to takie życie usłane różami, no i czasem jest i zarówno stres, no i trochę takich negatywnych emocji, ale ogólnie za kilka lat, czy po kilku latach to pozostają tylko te pozytywne, no i przyznam szczerze, że sam wspominam bardzo fajnie szkołę, no gdzieś jak tak człowiek o tym pomyśli, to chciałby wrócić, ale dobra, nie o szkole, o tym pewnie jeszcze nie raz pogadamy, miało być o nauce, no i właśnie, mimo że tej szkoły już jako tako tutaj nie ma, no to staram się te kilkanaście godzin tygodniowo poświęcić na naukę, czy to na jakieś książki, webinary, czy materiały wideo na YouTubie, kursy, jest tego naprawdę dużo, zarówno darmowe, jak i płatne rzeczy, zresztą postanowiłem sobie, to już 2 lata temu, albo 3 będzie, tak? To no właśnie, to niby człowiek tak się kształci, a umysł czasem szwankuje. Ale gdzieś już 3 lata temu postanowiłem sobie miesięcznie przerobić 2 książki. No, czy takie luźne, typu do poczytania, jakieś opowieści, kryminały, bo lubię ogólnie kryminały, thrillery. Czy też bardziej coś takiego ambitnego, czy bardziej naukowego, powiedzmy z branży. No to tak zakładam, że te 2 książki miesięcznie fajnie było przeczytać. Zawsze myślę, że to mało. Ostatnio znajomy mnie zaskoczył, że to nawet jak na obecne standardy to nawet nieźle. Zresztą mam tutaj, o, całkiem fajną książkę. Myślę, że jak ją skończę, to sobie w pogadankach pogadamy. Siła nawyku. Polecam, tak? To przeczytałem 1/3, ale już w tej chwili polecam. Takie, o, powiedzmy, też trochę o YouTubie. Tak, jak tu się człowiek może przyzwyczaić do pewnych rzeczy, no i jak ta siła nawyku później działa. Więc tak to wygląda z nauką. No szkoły już nie, ale nauka, człowiek uczy się całe życie, jak to mówią i warto to zapamiętać, warto, myślę, że się szkolić cały czas. Zresztą jak ktoś pójdzie do pracy, to tam też wymagają tego, więc tak naprawdę nauka jest z nami przez całe życie. Jaka była reakcja na 2000 widzów? W sumie do tych 2000 to tak sobie szło spokojnie, wskoczyło powoli na 2000 i było może bez jakichś większych emocji. Myślę, że ten... przeogromne towarzyszyły gdzieś w okolicach 1000, gdzie nagrywaliśmy Dying Light, no i nagle gdzieś z 700 subskrypcji w 2 dni zrobił się 1000 i to było coś dla takiej osoby prowadzącej na świeżo kanał po pół roku praktycznie naszego działania, to jak to się stało i wtedy pamiętam, że było coś niesamowitego, no i właśnie mogę teraz przejść do tego czasu z poprzedniego pytania, pamiętam, że wtedy to były nawet takie dni, że 20 godzin spędziłem na nagrywanie Dying Light, kawa, cały dzień
wydzielała i graliśmy i do przodu. To było coś niesamowitego. Tak, pamiętam, jak znajomi mnie widzieli, to jak zombie już podobno wyglądałem. Wtedy to z kamerką i tak byśmy nie nagrali, bo nasze jak chodziło. Coś niesamowitego, ale oprócz tej kawy, no sama ta popularność zarówno serii, te komentarze, to jak napędzaliście to wszystko, no to przełożyło się na to, że no i tak jakby chciał, to bym nie zasnął. Już nawet jakbym tej kawy nie pił, to bym nie zasnął. Zresztą będąc przy Dying Light'cie, to wtedy nauczyłem się pić kawę, tak? Do momentu Dying Light'a, czyli gdzieś, nie wiem, 27 lat, to człowiek wypił może 4-5 filiżanek kawy, a nagle od tamtego czasu już codziennie jednak ta kawka się pojawia i tak zaczynałem przed nagrywaniem. Zresztą ma to też trochę związek z pracą. Często kończę po 17 te swoje obowiązki, no i jest tak człowiek zmęczony po całym dniu, no to wtedy no, gdzieś tą kawę sobie wypiję, tak żeby jeszcze ten 1-2 odcinki nagrać i jest naprawdę bardzo fajnie. Zresztą co do takich, powiedzmy, kamieni milowych, no to kolejnym takim było 5000 w okolicach Fallout Shelter, a także Until Duna. Wtedy te serie tak dwie nałożyły się niesamowicie i znowu był wielki wyskok subskrypcji, to nie wiem, czy tam nawet 500 nie weszło w przeciągu 2-3 dni. No i wskoczyliśmy wtedy na 5000, to już Mad Max się co prawda pojawił na 5000, no ale to było wszystko dzięki Until Dawnowi i Falloutowi. No i to było coś znowu niesamowitego. Później idąc dalej, tak właśnie te kamienie milowe zostały w głowie, no to już w tym roku w lutym był Far Cry Primal i tu wskoczyło 10000, przy czym cały 1000 wszedł w 5 dni. Coś takiego. Pamiętam, że był to niesamowity wynik, gdzie człowiek sobie porównał, że pierwszy 1000 pojawił się po pół roku działalności na YouTube, a kolejny 1000 dosłownie w niecały tydzień można było zdobyć w ramach jednej serii. No i tak to szło, aż teraz pojawiło się 20000 i coś niesamowitego. No zobaczymy, jakie następne będą kamienie milowe, jak to człowiek będzie wspominał. No, trudno się dziwić, że to cieszy, ponieważ zazwyczaj te subskrypcje przekładają się na komentarze od Was, a to jest coś, co uwielbiam na tym kanale i niezwykle ubolewam, jeżeli nie mogę odpisać na komentarze, czy gdzieś przy jakiejś serii są one pozostawione bez odpowiedzi. No ostatnio jest tego wszystkiego tyle na głowie, że zdarza się coraz częściej i to mnie męczy gdzieś tak wewnętrznie, że jednak chciałbym odpowiadać cały czas na wszystkie komentarze, ale no nie zawsze się uda. No i zastanawiam się, jak to będzie dalej wyglądało, jaki kolejny kamienilowy, przy jakiej grze, jak to wskoczy, jak to będzie. No ale to wszystko przed nami. A teraz przed nami również kolejne pytanie. Czy opiszesz swój sprzęt? Ale 28 cm miała karta, z którą ostatnio był problem, żeby wsadzić do budowy mikro ATX. Jednak co to za karta, a także opis pozostałego sprzętu, który wykorzystujemy do grania, do nagrywania, można znaleźć w opisie kanału, jak też i kilka innych ciekawych informacji. No to lecimy dalej. Czy chcesz podjąć jakąś większą interakcję z widzami, na przykład gry, MOBA, MMO i tak dalej? Zdecydowanie tak, zarówno jeżeli chodzi o gry, to w czasie, gdy nie ma tych wielkich premier, gdzie człowiek spędza większość wolnej chwili na kampanii dla pojedynczego gracza, no to na pewno chciałbym się spotkać w jak największym gronie, w jakimś, może nawet i darmowym tytule, tak żeby każdy miał do niego dostęp. Ja nie wiem jeszcze jaka to by mogła być gra, ale myślę, że będziemy coś w tym kierunku kombinować. No i też liczę na coraz większą interakcję, zarówno w postaci Twitcha, czyli jakieś streamowania na żywo, czy naszych spotkań przed kamerą. Myślę, że to też wprowadzi to wszystko na zupełnie nowy poziom, w momencie, gdy możemy się widzieć, czy też nawet rozmawiać ze sobą praktycznie w czasie rzeczywistym. Jak to wyjdzie, zobaczymy niebawem. Z Break podesłał też jeszcze jedno ciekawe pytanie dotyczące gier. Czy są serie, których nie lubię, czy z gier, których nie lubię? I myślę, że to pytanie jest na tyle ciekawe, że sobie również je pozostawimy na następny odcinek. A teraz przejdźmy do nieco łatwiejszych kwestii. Czy od zawsze byłeś taki flegmatyczny? To złe słowo. Spokojny i stonowany w swojej mowie. Oj, od zawsze. O, ręka, z tropiką mi jeszcze zostało, tak moje kubańskie rytmy, cygaro się skojarzyło, tak. Nie, no, niestety, od zawsze taki byłem i prawdopodobnie taki już będę. Chociaż mam nadzieję, że od czasu, gdy pojawiło się to pytanie, czyli te 18000 subskrypcji wcześniej, no to od tego czasu sporo się na kanale zmieniło, doszła nowa energia i też to wszystko jest nieco inaczej prowadzone. Zobaczymy, jak to też będzie wyglądało, jak ta kamera teraz dojdzie, no i zobaczymy, może tej energii będzie coraz więcej, chociaż
też, bo ja nie przewiduję jakichś mega zmian, żeby tu nagle człowiek zmienił całkowicie podejście do nagrywania i nagle się wygłupiał, szalał, czy coś takiego. No chyba, że nie wiem, będziemy robić jakieś alkoparty czy coś, to wtedy różnie może być. Ale nie, my też takich rzeczy nie przewidujemy, więc bez obaw. Od zawsze flegmatycznie, na zawsze flegmatycznie. Ale zawsze jak najbardziej profesjonalnie. No i tu też pojawia się kolejne pytanie. Jakość twoich materiałów jest niezwykle wysoka. Kładziesz na to szczególny nacisk, czy jesteś perfekcjonistą? Niestety jestem perfekcjonistą. I tu może taka opowieść ze studiów, która właśnie odnosi się do tej niezwykle wrednej dla człowieka cechy. Gdzieś po zakończonych laboratoriach zawsze mieliśmy sprawozdanie do wykonania. No i kumpel robił te sprawozdania w 30 minut, na kolanie gdzieś napisał, spisał wyniki, wyrysował coś, dobra, miał wolne, szedł na piwo i tyle, co go widzieli. Sam nad tym sprawozdaniem, znaczy takim samym powiedzmy, czy w danym temacie, no bo to nie to, że ktoś pracował dla kogoś, tylko każdy robił swoje, potrafiłem spędzić 5-6 godzin, ono musiało wyglądać idealnie, tabelki w Excelu, jakieś wykresy, jakieś tu w ogóle pierwsza strona, no, która szła tam do profesora, musiała też wyglądać, no naprawdę bardzo ładnie. A ostatecznie to się na nic większego nie przekładało, bo liczyły się te wyniki. No i gdzieś kończyło się na tym, że kumpel dostawał 4,5, a tu wskakiwała piątka, no i taka to robota. I to jest naprawdę bardzo zła cecha. Z powodu tej cechy też ten vlog pojawił się prawdopodobnie dopiero teraz, bo próbowałem już kilka razy zasiąść. Przypuszczam, że jak będę go obrabiał, no to on nie będzie perfekcyjny. Będę, no, bardzo zły na siebie, że on wygląda jak wygląda, ale gdzieś w międzyczasie na kanale nauczyłem się coś takiego, że no jednak trzeba iść do przodu. Jeżeli z czymś się nie wskoczy na kanał, jeżeli będzie się cały czas gdzieś chowało to do szuflady, to co się przygotuje, no to nigdy się nie zacznie i nigdy się czek nie rozwinie. Jednak najbardziej rozwijają te nagrania, zarówno z gier, jak i tu myślę, że vlogów w niedalekiej przyszłości, które trafiają na kanał. Często też właśnie opisujecie je, co jest zrobione źle, co jest dobrze, co wam się podoba, co się nie podoba i na tej zasadzie można się rozwijać, więc walczę z tym, ale niestety gdzieś ten perfekcjonizm się rzeczywiście wkrada. Miewasz problemy z komentowaniem na żywo swoich materiałów? Na filmach zdecydowanie tego nie widać. To trochę nawiązuje też do tego perfekcjonizmu. Gdzieś na początku kanału pojawia się takie serie jak NAK, gdzie no nad jednym odcinkiem 30-minutowym potrafiłem spędzić 8 godzin. 3 godziny na samym nagraniu, bo nie podobało mi się odsejwa, nie podobało się odsejwa, bo tak naprawdę każdy odcinek oglądam od deski do deski, no jeżeli tak przy filmach można powiedzieć, bo to bardziej do książek by się odnosiło, czy w ogóle do starych czasów, mniejsze o to, no to właśnie tak mniej więcej wyłapuję, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Nadal się zdarza, że nagram na przykład twierdzę i uważam, że dobra, te 3 godziny nagrania, czy 2 godziny idą do piachu, nagrywam wszystko raz jeszcze, nie ma co tutaj tego ciągnąć, bo ten komentarz jest taki trochę zbyt, no, flegmatyczny, tak, mieliśmy to wcześniej, zbyt mało energii, czy zbyt mało ciekawy i staram się, żeby jednak to brzmiało jak najbardziej, to zabiera też mnóstwo dodatkowego czasu, ale to też ma pozytywne strony, ponieważ wraz z rozwojem kanału, no, przychodzi to coraz lżej, to jest też wasza przeogromna zasługa, bo jednak inaczej się mówi, gdy ma się te 20 tysięcy subskrypcji, przypuszczam, że też jest inaczej, jak jest 100 tysięcy subskrypcji, czy milion subskrypcji, no a inaczej, jak dopiero się zaczyna i nie wiadomo, czy w ogóle ktoś to zobaczy, albo jak to oceni. Dlatego, no, ten luz w wypowiedziach przychodzi też i ze subskrypcjami, jak również, no, z ćwiczeniami. Mam nadzieję, że to samo będzie się tyczyło vlogów niebawem, bo przyznam szczerze, że to już spędziłem przed tą kamerą, no, 2-3 godziny, a to niby taka chwila, niby tak luźno idzie, ale gdzieś tutaj jakieś coś trzeba zdublować, coś jeszcze raz powiedzieć, no i później jest jak jest. No ale z drugiej strony flow idzie na żywo. Tak, na żywo idzie kolejne pytanie. Czy polska reprezentacja w piłkę nożną awansuje do Euro? A także czy czekasz jak ja na Fallouta 4? No, te pytania uświadomiły mnie, jak dawno był ten odcinek na 2000 subskrypcji, tak trochę się zdezaktualizowały, ale są za to też i te bardziej aktualne, czy te, które zawsze będą na czasie. Xbox czy PlayStation, która konsola odegrała większą rolę w twoim życiu? Nie no, żart. Tak naprawdę największą rolę w życiu odegrała ta oto konsola, ten tu kawałek sprzętu, coś niesamowitego. Tak, jeżeli bym miał powiedzieć, która konsola w całym życiu odegrała największą rolę, Amiga CD32. Wiele spędzonych godzin, zarówno z kuzynem, zarówno samotnie, wiele mega chwil, w sumie na niej też odpalałem Settlersów.
myszki szło podłączyć, klawiatury. Była zabawa, coś niesamowitego. No i to bezpiecznie odłożymy na bok, to już powoli zabytek się robi, ale może jak będzie okazja, też powrócimy do jakichś serii z takich naprawdę oldschoolowych gier, tym bardziej, że Amiga raczej nie jest już tak bardzo popularna na polskim YouTubie, a było kilka fajnych tytułów. O, coś to się zrzuciło. A tak, jeżeli miałbym wybrać Xbox, PlayStation, zależy od generacji. Na pewno pierwszy Xbox odegrał u mnie dużą rolę, na pewno pierwsze PlayStation było mega konsolą, drugie znowu jakoś tak przeszło bez echa. Wtedy weszło później trzecie, PlayStation 3, o właśnie, to była kolejna konsola, która odegrała przeogromną rolę. Uncharted, The Last of Us, chociażby te tytuły jak GTA 5 też, no grało. No i teraz obecna generacja PlayStation 4 zdecydowanie wygrywa, więc wygląda na to, że PlayStation to no przeważyło, chociaż ten pierwszy Xbox był naprawdę fajnym sprzętem, szczególnie, że pozwalał na trochę majsterkowanie w nim, w softcie, wgrywanie innych rzeczy, czy ten popularny Xbox Media Center, coś takiego było. To było coś niesamowitego, taki odtwarzacz na pendrive można było sobie zrobić i oglądać rodzinne filmy z komunii na konsoli. Czyli tak to wyglądało między innymi z konsolami. Ale jeszcze jest pytanie, już odchodząc od konsoli, przejdźmy do gier. No i która seria najbardziej cię wciągnęła? Myślę, że nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że This War of Mine, w końcu ta seria doczekała się aż 5 sezonów na kanale, no i gdzieś jest nawet ochota na 6, tylko nie wiem, czy by była ochota do oglądania. Coś magicznego było w tej grze, być może to kwestia właśnie, że brakowało save'ów. Jeżeli odcinek wyszedł słabo, jeżeli popełniło się w jakiś błąd, on musiał iść na kanał. I to było coś właśnie takiego fajnego, taki dreszczyk emocji, adrenaliny, jednocześnie, które dawał niezłą szkołę, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo nie było takiej opcji, jak wspomniałem wcześniej, gdzieś w Wiedźminie, czy w innych grach, gdzie mamy save'y, że nie poszło, nie szło, dobra, weźmiemy od save'a, nagramy to raz jeszcze, będzie fajnie. Jednocześnie plus był taki, że ten grę nagrywał się naprawdę szybko, no bo było wiadomo, trzeba usiąść na pół godziny, nic tutaj dłużej, ani nic krócej nie będzie, dlatego to tak miło wspominam. Zresztą podobnie jest teraz przy Kingdomie i dlatego też ten nowy Kingdom tak często się pojawia. Jakąś słabość mam do takich gier bez save'ów i wyglądających powiedzmy w ten sposób, chociaż trochę się różnią, no ale wiadomo o co chodzi. No i widzę, że aparat tu już mnie informuje, że bateria siada, a jeszcze chciałbym tyle z wami pogadać, zresztą nie wiem, czy i tak za bardzo się nie rozgadałem, że to nie wyjdzie na dwa odcinki, bo chciałbym, żeby to jednak trwało 10-15 minut, a jeszcze wyjdzie pół godziny i co wtedy? Wtedy podzielimy. Więc dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, no vlogujemy tym razem, czy Q&A-ujemy, czy odcinki specjalne prowadzimy. Trzymajcie się, hej! No idealnie nam się ten aparat wyłączył. Bye bye!